Pogubiłam się już trochę w tych cyfrach. Jakieś szaleństwo, na wspieram to, miliony zbierane, super sukcesy. Mały jubileusz, 10 odcinek Board News. Mam super gości, ale co najważniejsze, 2000 w 8,5 miesiąca. 2000 zaskrycji! Dobrze, że nagrałam Board Newsy, bo makijaż szlak trafił. To ze szczęścia, no. Już nieco ochłonęłam, choć ta liczba jest dla mnie tak zawrotna w tak krótkim czasie, że trudno mi zebrać myśli. Na pewno będzie mnóstwo gier do rozdania na tę okoliczność i na pewno pojawi się coś nowego. Bardzo Wam dziękuję za każde kliknięcie, każdą subskrypcję, dzwonek, like, wsparcie, łapkę, komentarz. Wszystko jest dla mnie niesamowicie ważne i to jest taki potężny kopniak i motywacja do działania. Kiedy przekraczaliśmy 1000, pojawiły się Board News. Więc teraz też coś nowego. Zapraszam Was na nowe materiały, które będą nazywać się Rozmowy w piekiełku. Montaż trwa, bo nie zdążyłam, zaskoczyliście mnie tymi 2000. Mam na pewno do rozdania mnóstwo gier w grudniu, więc dajcie mi jeszcze chwilę, śledźcie kanał i do zobaczenia. Dzięki, dzięki, bo to dzięki Wam. Na początek świetna wiadomość dla fanów gry Rising Sun. W ramach przedsprzedaży od wydawnictwa Portal Games można już kupić 3 dodatki do tej gry. Stąpienie Kami oznacza, że Kami otrzymują własne figurki, które rozpoczynają rozgrywkę we wskazanej prowincji. Drugim dodatkiem jest Inwazja Dynastii, która wprowadza 2 nowe klany Słońca oraz Księżyca. Dzięki temu rozgrywka może stać się nawet 6-osobowa, a trzeci dodatek, Monster Pack, wprowadza 4 nowe potwory do podstawowej wersji gry. W poniedziałek 3 grudnia, czyli jutro, swoją premierę ma gra The Mind od wydawnictwa Fox Games. To gra pełna magii. Gracze otrzymują tutaj określoną liczbę kart, a później na tak zwane 3-4 karty muszą trafić na stół w sekwencji rosnącej. Ale uwaga, gracze przy tym nie mogą się porozumiewać ani werbalnie, ani niewerbalnie. Jak więc wygrać? Właśnie na tym polega cała magia tej gry. A dzięki pomyślnym wiatrom do wydawnictwa Lucrum Games przybył już piracki statek pod czarną banderą. To mocno konfrontacyjna gra deckbuildingowa z motywami pokerowymi. W ramach przedsprzedaży, jak informuje wydawca, będą dorzucane również karty promocyjne. Oczekiwała 17 tysięcy dolarów, a pomimo, że kampania wciąż jeszcze trwa, zebrała już grubo ponad 400 tysięcy, realizując swój cel na poziomie prawie 2500%, bo w końcu siła jest kobietą, a to gra o kobietach, stworzona przez kobietę, do tego Polkę. Zuzanna Kozerska-Girard, czyli autorka gry Who is She, proponuje nam 2 drewniane plansze z 28 wizerunkami kobiet. Kobiet, które znaczyły na przestrzeni dziejów bardzo wiele i dokonały czegoś niezwykłego, jak choćby Hatszepsut czy Maria Curie-Skłodowska. Wygrywa gracz, który zadając trafne pytania, odgadnie te postacie. I nie ma tutaj feministycznych ograniczeń. Mogą grać również mężczyźni. Hej, z tej strony Monika. Zapraszam na nowości z działu Board News Family. Pierwszą nowością jest gra Ex Libris, wydana przez wydawnictwo Dwa Pionki. Gra będzie miała swoją premierę 12 grudnia, więc już niedługo. Jest przeznaczona od 1 do 4 graczy, trwa około 45 minut i jest przeznaczona dla osób od 10 roku życia. W grze chodzi o to, by zdobyć tytuł głównego bibliotekarza. A jak to zrobić? Chodzić i zbierać książki. Będziemy mieć do dyspozycji różne lokacje, w których będziemy móc je zdobywać i za to później będziemy otrzymywać punkty. Oczywiście liczy się jakość i piękno tych książek. Kolejna gra to nowinka edukacyjna od EI System. Gra nosi tytuł Złapmy lwa i jest odpowiednikiem japońskich szachów. Będziemy się w tej grze poruszać na planszy przypominającej szachownicę, tylko że w układzie 3x4 kafelki. Będziemy się ruszać zwierzątkami i będziemy próbować złapać tytułowego lwa. Gra jest przeznaczona dla 2 graczy i rekomendowana dla dzieci od 5 do 10 roku życia. Może ona wprowadzić naszych milusińskich w świat bardziej skomplikowanych gier. A w ramach omawiania kampanii wspierających, no cóż, trzeba mówić tutaj już o milionerach. Wydawnictwo Black Monk bowiem zakończyło kampanię gry Zew Cthulhu, która osiągnęła kwotę ponad 1 000 000 złotych. Serdecznie gratulujemy. Brak słów. Istne szaleństwo.
Można powiedzieć, że ten rok obfituje w kampanie, na których zbierane są niebagatelne kwoty. O tym może powiedzieć też coś więcej Łukasz Woźniak, czyli autor gry Valhalla. Druga kampania tej gry zakończyła się niedawno na Kickstarterze i o ile dział Kickstarter omawia dla Was Maciek, co za chwilę uczyni, to w ramach tego sukcesu pozwoliłam sobie na krótką rozmowę z Łukaszem. Witam, z tej strony Łukasz Woźniak, gry planszowe Łukiego. Zagram w to Go On Board. Łukasz, po absolutnym sukcesie gry Valhalla w kampanii na Zagram w to zdecydowałeś się poprosić o wsparcie graczy z innych krajów. Powiedz, z jakim nastawieniem, z jakimi oczekiwaniami startowałeś na Kickstartera? Jeśli chodzi o Valhalla na Kickstarterze, to my oczywiście jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego wyniku. To przerosło nasze oczekiwania, przerosło nasze założenia. Mieliśmy pewne scenariusze, rozważaliśmy różne opcje, widzieliśmy, jakie są szanse sukcesu na Kickstarterze, czego mniej więcej możemy się spodziewać, ale wiedzieliśmy też, że dużo rzeczy działa na naszą niekorzyść. Jest to gra karciana, a nie figurkowa. Wydawnictwo, które wchodzi po raz pierwszy na Kickstartera, więc poświęciliśmy naprawdę dużo czasu i dużo pracy, żeby jak najlepiej tę grę pokazać, żeby jak najlepiej do niej zachęcić i recenzje, odbiór naszych filmów, odbiór gameplayu, też to, jak eksponowaliśmy wygląd tej gry, przełożyły się na ten sukces, który no, na pewno przerósł nasze oczekiwania. Jak wiemy, na Kickstarterze gra się ufundowała i za około 10 miesięcy trafi na stoły graczy z całego świata. Powiedz mi, czy te dodatki z kampanii z Kickstartera będzie można kupić w Polsce? Tak, gra się ufundowała i pojawiły się nowe rzeczy. Wspierający na Zagram w to już dostali informacje w aktualnościach, w jaki sposób będą mogli zdobyć te nowe rzeczy, które się w grze pojawiły, czy które się pojawią. Będzie też dodruk, jeżeli będzie taka potrzeba, dodruk polskiej edycji w przyszłym roku. No i też wtedy prawdopodobnie te wszystkie dodatki w oddzielnej sprzedaży się pojawią. Pojawiło się kilka dodatków, które się odblokowały jako cele. One będą sprzedawane prawdopodobnie w oddzielnych pudełkach oraz też płatne dodatki, które również pojawiły się na kampanii. Wszystko, co mieliśmy zaplanowane na Kickstartera, udało się odblokować. Wszystkie cele, wszystkie pomysły udało się wyeksplorować. Valhalla da się jeszcze rozwijać, ale na ten moment dokańczamy to, co mamy gotowe i to się będzie gdzieś tam właśnie w drugiej połowie przyszłego roku pojawiało. W ramach kickstarterowej kampanii udało Ci się zebrać 870 tysięcy złotych. To ogromny sukces i ogromne pieniądze. A do tego drugi sukces tej samej gry na przestrzeni niecałego roku. Powiedz mi, jak zamierzasz zainwestować te fundusze? Jakie masz plany? Jeśli chodzi o plany, czy jeśli chodzi o inwestowanie tych pieniędzy, no to oczywiście duża część tych pieniędzy to są pieniądze potrzebne na sam druk, na zrealizowanie tych wszystkich zamówień i na dopracowanie tego wszystkiego, więc no, mamy koszty takie jak ilustracje, ale też jest sporo pracy po prostu przed nami, która kosztuje nas czas, a więc i pieniądze, pracy dokończenia, przygotowywania gry, grafik i tak dalej, i tak dalej. Chcemy też inwestować w kolejne tytuły, więc te pieniądze pozwalają nam planować rok 2019 i inwestować właśnie w przygotowywanie kolejnych gier. Łukasz, nie pytam czy, a raczej kiedy pojawi się jakaś Twoja następna gra? Czy już nad czymś może pracujesz? Co to za tytuł? Możesz nam coś więcej zdradzić? A więc mamy dwie gry zaplanowane na przyszły rok. W pierwszym kwartale pojawi się kampania jednej, w drugim kwartale drugiej. Takie są plany. Nie wiemy, czy to się nie zmieni oczywiście. Pierwsza gra jest to mniejsza gra, gra karciana z blefem, dedukcją. Jest to gra, którą przysłał do nas autor zewnętrzny. Druga gra jest to gra mojego autorstwa. Projekt, który wbrew pozorom nie powstał po Valhalli, ale powstał zanim w ogóle kiedykolwiek Valhallę projektowałem, także już szmat czasu temu. I ta gra przechodziła różne ewolucje, była już prawie wydana, teraz nabrała drugiego życia, pojawił się też delikatnie zmieniony temat. Już intensywnie nad nią pracujemy, tak żeby zanim pojawi się kampania, gra była naprawdę bardzo dobrze przygotowana, tak żeby gracze wiedzieli, jaką grę wspierają w wydaniu, jakiej gry mogą pomóc. Także na pewno jest na co czekać, jeśli chodzi o rok 2019. Jak wszyscy wiemy, jesteś założycielem platformy Zagram w to. Powiedz mi, jakie masz plany związane z tą platformą na 2019 rok? Czego mogą spodziewać się wspierający? Jakie pojawią się tytuły? Jeśli chodzi o samo Zagram w to, to na razie nie chcę niczego zdradzać. Tak naprawdę zawsze zostawiamy gdzieś tam ogłaszanie tych tytułów wydawcy, żeby oni zdecydowali, kiedy chcą to zrobić. Czasami ogłaszamy ten tytuł wspólnie, a więc nie mogę niczego jeszcze zdradzić.
Mogę powiedzieć, że oprócz naszych gier oczywiście będą pojawiały się inne gry i jak zwykle będą to gry, które poznaliśmy i które nam się naprawdę spodobały, więc są już takie gry, które już graliśmy, już mamy nawet może za sobą prototypy i tylko czekamy, aż wydawca będzie gotowy do tego, żeby zacząć ogłaszać, zacząć promować, zacząć pokazywać te gry Wam. Także no, oprócz Go On Board, inni wydawcy również będą na Zagram w to się pojawiać. A na koniec powiedz mi, jak podsumowałbyś w kilku zdaniach 2019 rok? Ciężko w kilku zdaniach podsumować ten cały rok. Tu bardzo dużo rzeczy się stało. Bardzo dużo zmian zaszło w moim życiu w sferze planszówkowej. Zmian na naszym kanale, w naszej firmie, w tym, czym się w ogóle zajmujemy. Więc to ciężko jest w dwóch zdaniach podsumować. Myślę, że jest dużo, dużo nowych rzeczy i w tych nowych rzeczach bardzo dużo sukcesów, bardzo dużo właściwych decyzji, bardzo dużo pomysłów, które się sprawdziły i okazały się naprawdę czymś fajnym, ale też dużo błędów albo lekcji, które można wyciągnąć. Na pewno ja mam takie uczucie, że przez ten natłok pojawiających się nowych wyzwań jesteśmy w stanie po prostu jeszcze lepszy rok 2019 zaplanować i miejmy nadzieję jeszcze lepszy później 2020, widząc co się działo, w jaki sposób najlepiej nam się współpracuje z graczami, którzy wspierają, którzy budują tą społeczność, którym jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za to, w jaki oni mieli wkład w Valhalla i mamy nadzieję, że będą chcieli mieć też wkład nie tylko finansowy, ale też właśnie taki koncepcyjny w kolejne nasze gry, bo sukces Valhalla i tak by to, co w tej grze się znajduje, jest efektem tego, ile osób chciało dorzucić coś od siebie, dopowiedzieć coś, dodać jakieś pomysły, zaproponować coś, a nawet przetestować swoje nowe rozwiązania. Jeszcze jedna mała myśl z mojej strony a propos podsumowania roku. Widzę ja w tym roku mniej czasu na nowe projekty u siebie, ale też widzę nowe doświadczenia i nowe jakby nową świadomość, można powiedzieć, pewną tego, co działa w grach, co nie działa, jak to najlepiej robić, a czego unikać, co wpływa na projekty, które są już ze mną od lat. Valhalla była ze mną przez lata, gra, która będzie w przyszłym roku, jest też takim tytułem, ale jest oprócz tego jeszcze kilka gier, niektórych z zupełnie jakby innej dziedziny niż to, co dotychczas udawało mi się w życiu wydać czy zaprojektować, które już są naprawdę bliskie bycia gotowymi. Ostatnie szlify, ostatnie poprawki. Mamy nadzieję, że uda nam się też z pomocą graczy wprowadzić je na rynek, uda nam się je wydać. Mam nadzieję, że one też przypadną graczom do gustu. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o ten rok. Dziękuję też bardzo za zaproszenie tutaj i za możliwość opowiedzenia o tych naszych planach. Jeżeli tęsknicie za latami 80. i filmami, w których głównymi protagonistami była grupa młodocianych detektywów, z pewnością zainteresuje Was Tales of Evil od Antonio Ferrari. Gra przygodowa dla od 1 do 5 graczy, w której przyjdzie nam się zmierzyć z koszmarami rodem z filmów klasy B. W grze znajdziemy ponad 300 ręcznie rysowanych grafik, a każde z naszych poczynań na planszy będzie miało wpływ na dalszy przebieg fabuły. Producent zapowiada straszną historię i mnogość zakończeń alternatywnych. Gra została ufundowana w ciągu pierwszych 4 godzin kampanii. QE, The Auction Board Game with Unlimited Money od Chada Deshona jest dokładnie tym, co mówi nam tytuł. Wyobraźcie sobie, że macie dostęp do mennicy państwowej, a do dyspozycji tyle pieniędzy, ile tylko chcecie. Teraz zasiądźcie z innymi graczami i licytujcie akcje giełdowe różnych firm. Gdzie jest haczyk? Grę wygrywa tylko ten gracz, który podczas całej rozgrywki wydał najmniej pieniędzy. Gra została ufundowana. Jeżeli jeszcze nie znudziło Wam się bieganie po planszy w pogoni za mutantami, kosmitami czy szalonymi naukowcami, to dobrze. Dzięki firmie Mythic Games do tej wesołej gromadki dołączają jeszcze naziści. W grze Reichbuster Project Vril od 1 do 4 komandosów zostaje zrzuconych na tyły wroga, aby zbadać podziemia tajemniczego zamczyska i wygrać wojnę od zaplecza. Fani przygodówek już mogą zacierać ręce, ponieważ gra została pomyślnie ufundowana. Christina Scamporino ma dwa zamiłowania – wypieki oraz proste gry karciane. Z mariażu tych dwóch powstaje Money Buns. Gra karciana dla od 3 do 7 graczy, której zasad można nauczyć się w niecałe 10 minut. Twórczyni zapowiada, że gra toczyć się będzie w dużej mierze nad stołem i będzie skierowana dla początkujących graczy. Projekt nie został jeszcze ufundowany, a czasu coraz mniej. Może warto dać mu szansę.
Na zakończenie polski akcent na platformie. Monster Slayers of Slavia to nic innego jak ogólnoświatowa edycja polskiej gry Slavia od studia Into the Unknown. W tej grze karcianej dla od 1 do 5 graczy wcielimy się w przywódcę jednego z 5 słowiańskich plemion. Walcząc z różnymi potworami, będziemy rywalizować z innymi plemionami o dominację w krainie. Na wsparcie rodzimego produktu mamy jeszcze 17 dni, więc warto się pospieszyć. A teraz czas powiedzieć, gdzie kupicie gry planszowe taniej. Najtaniej w sklepie Planszak. Planszak.pl to sklep z Wrocławia, który posiada kategorię wyprzedażową ze zmienną ilością gier. Jeśli uda Wam się znaleźć jakiś tytuł taniej, wystarczy napisać do sklepu Planszak.pl, a obniżę dla Was cenę. Zresztą sprawdźcie sami. A sklep Dragon Eye zaprasza Was do bycia recenzentami. Do wygrania są 4 gry: Sagrada, Gizmos, Wystawa Światowa, a także Szalone Wózki. W ramach konkursu wystarczy ubrać swoje myśli w słowa. Jeśli więc chcecie wygrać którąś z tych gier, to zajrzyjcie na sklep Dragon Eye. Dodatkowe 3% na wszystkie produkty oferuje sklep Ale Planszówki. Wystarczy podać hasło Mikołaj2018. Do tego dodam, że dotyczy to również gier w przedsprzedaży oraz te promocje łączą się, a więc sami zobaczcie, co możecie skubnąć w ten weekend. Promocja trwa do poniedziałku 3 grudnia do godziny 10. Ależ macie dużo możliwości kupienia gier taniej. Jeśli ktoś przegapił Czarny Piątek, nic straconego, macie ostatnią szansę na alto.pl, gdzie możliwe są rabaty nawet do 83%. Z kodem rabatowym o nazwie Ostatnia Szansa możecie upolować jeszcze tam jakieś gry. Sprawdźcie więc, co jeszcze się nie wyprzedało. Może znajdziecie coś ciekawego dla siebie. A jeśli ktoś z Was po raz pierwszy znajdzie się na stronie sklepu move.pl, otrzyma 10% rabat, ale to nie wszystko, bo gry planszowe są tam naprawdę w okazyjnych cenach. Tak jakby czarnopiątkowa wyprzedaż wciąż trwała. Wczoraj planszówki na Narodowym, relacje z których zobaczycie na końcu tego materiału, a którą przygotował nasz specjalny korespondent Sławek. A co dzieje się za tydzień, co ciekawego z planszówkowych eventów w Warszawie, na których warto być? Niech Wam o tym opowie organizator, czyli Games Troll TV. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów On Table. Z tej strony Piotrek z Game Troll TV i korzystając z tej możliwości, którą stworzyła mi Asia, za którą bardzo dziękuję, pragnąłbym Was wszystkich zaprosić na 8 i 9 grudnia do Warszawy, dokładnie na Wójcickiego 1/3, na konwent taki markowy, trollowy o nazwie Rzuć Kostką. Będziemy tam grali w planszówki, karcianki, w bitewniaki, a jeżeli jest to kostka świąteczna, to będziemy również rozdawać Wam całą masę różnych prezentów dzięki naszym fantastycznym sponsorom. Bodajże aktualnie znajduje się w puli liczba nagród za około jakieś tam 15 tysięcy złotych, to oczywiście są krzyste mięsne, różnego rodzaju planszówy czy inne rzeczy związane właśnie z planszówkami. Tak więc jeśli nie wiecie, co robicie 8 i 9 grudnia, to myślę, że troszeczkę Wam pomogłem. A teraz miłego dalszego oglądania wiadomości Asi. Bawcie się dobrze! Dzięki Piotrze i oczywiście również zapraszam do udziału w tej imprezie. Waszym zadaniem było oszacowanie wagi gier, które będą nagrodą kogoś z Was oraz całego świata. No, zadanie nie było łatwe, a komu się to udało? Zobaczycie już na stronie Board News. Na rozwiązanie konkursu odsyłam właśnie do naszej strony. Skoro szalone ilości na wspieram to, szalone ilości Was na Narodowym wczoraj, to i u mnie szalone ilości. Mam do rozdania w grudniu 30 gier. Kto chętny? Szukajcie konkursów. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.